Jak widzicie, zbieram szyszki. Miałam oczywiście problem ze znalezieniem płaskiego miejsca, bo szlak teraz podąża wzdłuż zapory taką gruntową drogą, mocno wciętą i po obu stronach jest tak. Ale znalazłam takie względnie fajne miejsce. Ktoś tu nawet kiedyś był, bo jest ślad po ognisku, ale raczej nie biwakował, no ale tak, no w miarę jest. Chciałam być daleko od drogi, to znaczy niewidoczna z drogi, bo w schronisku spotkałam dziwnego gościa. On też będzie szedł Norge Polang, ale coś strasznie kręcił. Mówił, że przyjechał autobusem, bo nie mógł znaleźć autobusu do Lindesnes. Jakby ten autobus jeździ codziennie. Nie wiem. No i strasznie się wypytywał o wszystko i powiedziałam mu, jak mój namiot wygląda. No i nie chcę, żeby mnie prześladował, jakby co. Pewnie nie jest groźny, ale taki dziwny troszeczkę. Jak ogląda, to pozdrawiam, ale robi dziwne wrażenie. No więc tak, bezpieczniej będzie na wszelki wypadek właśnie się schować, ale i tak pewnie się spotkamy, chociaż mówił, że idzie wolniej i że jest to dla niego problem, że ja idę szybciej i idzie z psem też, tak, także nie wiem, zobaczymy. A w ogóle to powinnam niedługo w ogóle spotkać jakiś właśnie wędrujących Norge Polangs też. No nie jest to może najlepszy biwak. O, tu gałąź wisi, ale tu jest widok całkiem ładny. A problem mam tylko taki, że tu w samym środku mam taką wysepkę, więc śpiwór jest tak położony z boku, ale jakoś się zmieszczę. Ciężki dzień dzisiaj, dużo podejść i zajść, ale podobno tak jest zawsze. Ale miła niespodzianka na szlaku. Odwiedziła mnie Iwona z Instagrama, znajoma. Nie spodziewałam się tego zupełnie, więc fajnie, ktoś mówi do mnie Agnieszka i w ogóle. I miło pogadać, i mam żelki, dostałam batona i dostałabym więcej, ale nie mam siły nieść, bo mam te 15 kilo na grzbiecie i... I jest źle. A to jest Iwony biwaczek. No tak, właśnie dzisiaj tutaj spałam i ponieważ zorientowałam się, że Agnieszka idzie tą drogą, więc postanowiłam poczekać. No i właśnie fajnie, ja tu mam 20 kg. Sam namiot waży 2,5, także bez porównania. Także ja sobie spokojnie, pomalutku, a Agnieszka leci. No ale będzie lecieć, powoli, zasuwać i może zrobi sobie 20 km jeszcze? Nie, do tego shelteru. No tak. Nad jeziorem to będzie, nie wiem, 14. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło Cię spotkać. Wzajemnie. To było naprawdę wspaniałe. Dzięki. Będę oglądać wszystkie Twoje filmy. Dzięki. A najbardziej oczywiście na jesieni, jak już wszystko będę zmontujesz. Jak dolezę do końca. Na pewno, na pewno. Zmiana planów nastąpiła. Jestem w chatce i to w chatce najbliższej Gaukei. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Ta chatka jest zamknięta, o tym już mówiła Iwona, ale wzbudziłam litość w wolontariuszach, którzy tutaj robią remont, więc śpię tu. Chodzi o to, że źle się czuję po prostu. Tuż po przyjeździe złapałam chyba jakiegoś wirusa i trochę bolało mnie gardło, ale potem przestało. Ale teraz jak zaczęłam chodzić tutaj góra-dół, no i dostałam takiego lekkiego kaszlu i tutaj tak trochę czuję coś i po prostu jestem mega nieprzytomna. A jeszcze na dodatek Iwona dała mi te żelki z kofeiną i ja jestem osobą, która generalnie spala kofeinę bardzo szybko, ale na pusty żołądek zjadłam 2 i jestem osobą, na którą nie działa to pobudzająco, tylko odwrotnie, więc tak mnie chciało, tak mi się chciało spać. Normalnie jakbym była jakaś pijana, więc ledwo się dowlokłam do tej chatki. Więc tak, dali mi ciepłego picia i tutaj miejsce do spania, mimo że jest
To 16:30 zostaje. Jest piękna pogoda, więc trochę szkoda, że nie wędruję, bo jutro ma padać deszcz po południu. Może uda się wcześniej wyjść i będę się lepiej czuć. Masakra. W każdym razie jestem odseparowana w osobnym pokoju na wszelki wypadek, żeby nie pozarażać ludzi, chociaż już raczej nie zarażam, tylko właśnie to się wylęgło, takie wtórne. No, więc fajnie. Posiedzę sobie tu, zaraz idę spać. No i może jutro będzie lepiej, zobaczymy. No, zawsze jakieś kłody pod nogi, ale nie ma sensu się męczyć. Zawsze się tak upieram, żeby dawać z siebie wszystko, ale no... Nie no, nie przesadzajmy. Mam przed sobą masę czasu, więc jeden dzień krótszy i odpoczynkowy będzie okej. Rozpadało się. A, tu jest druga taka spora rzeka do przejścia. No, udało się, ale no, nie jest to przyjemne. Ale pewnie jeszcze nie jedna rzeka przede mną. W każdym razie dziś chyba ostatnia. Mokro, zimno, ale chatka przytulna. To było 20 km z poprzedniej, a ludzie, którzy spali też tam, gdzie ja wczoraj, poszli do innej chatki, no jakieś 4 chyba kilometry stąd. Więc na razie jestem sama. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. Mam nadzieję, że nie. No chyba nie ma tutaj drewna, bo nie widzę żadnej szopy. Jest piec, ale nie wiem, może poszukam, ale w tym celu muszę wyjść z chatki, ja nie mam specjalnie ochoty. Raczej będę pić herbatę gorącą. Oczywiście było drewno w drugim pokoju, tam gdzie jest przestrzeń dla turystów z psami. Tam jest taka wydzielona szopka z drewnem, więc mam drewno i rozpaliłam w piecu, bo rzeczy mokre i zimno jak diabli, więc czemu nie? Będę się jeszcze chwilę grzać, a potem grzecznie spać, bo jutro oczywiście ciąg dalszy ma przestać padać koło 1 w nocy, więc może rano będzie już obeschnięte. Już rano, więc mogę się pochwalić, że też tutaj wychodzi 200 km przy tej chatce. Właściwie wychodziło kilometr wcześniej, ale wiadomo, warunki były niesprzyjające. Dzisiaj jest już lepiej, świeci słońce, tylko że ma być silny wiatr i jest plus 2 stopnie, więc mam dziś pierwszy raz na sobie te krótkie getry, które zabrałam specjalnie. Nawet jeśli będzie jakaś rzeka do przejścia znowu, no to krótkie getry nie stanowią problemu, bo długie trzeba podciągać. Nie byłam jednak sama w chatce, przyszły w momencie, kiedy szłam spać 3 osoby. Wyniosłam się do drugiego pokoju dla ludzi z psem, takiego malutkiego. Zostawiłam im ten główny pokój, no bo nie chcę nikogo zarazić. Jeszcze trochę kaszlę i jeszcze nie jest całkiem dobrze. Dzisiaj planuję chyba znowu chatkę, zobaczymy jak to. W każdym razie 200 km,
za mną. Tym mostem nie przejdę, ale jest droga. Muszę po prostu obejść jezioro dookoła. Warta uwiecznienia, bo to jest pierwszy most na szlaku moim. Bardzo się bałam, że go tu nie będzie i że nie dam rady przejść przez tą rzekę, bo jak widać jest ona straszna. Ale na szczęście jest most. Minęłam chatkę Taumewatn i idę do Storewatn, ponieważ jutro ma padać znacznie bardziej niż dzisiaj. To czeka mnie zaraz, ta ulewa, a pewnie tylko trochę popada, no a jutro właśnie ma być źle. Doszłam wczoraj w miarę wyznaczonym czasie, ponad 3 godziny, bo jestem, muszę się przestawić, bo to nie jest kraj, w którym się robi 30 parę kilometrów. Tu idę no 2 kilometry na godzinę. Wczołguję się na te głazy, no i ciągle jest takie drobne przewyższenia i mokro i w ogóle. No ale najgorsze, że ciągle mi rzęzi w tych oskrzelach po wczorajszym, tak bardzo wiało i znowu i tam coś jest, więc zastanawiam się, czy nie zostać dziś w ogóle tutaj cały dzień i nie podleczyć tego. Miał lać straszliwie, ale no nie leje straszliwie. Było takich kilka drobniejszych fal deszczu, ale jest bardzo zimno, plus jeden. Niestety nie zabrałam z domu bufa. W ostatniej chwili rzuciłam go na stół i go nie wzięłam. Podobnie jest z nakładkami przeciwsłonecznymi, co było największą głupotą. Buf właśnie znalazłam zgubiony przez kogoś w chatce, więc już mam, ale z nakładkami nie będzie tak prosto. No nie wiem. Muszę się zastanowić, ale pewnie lepiej byłoby poczekać i może wtedy ozdrowieję wreszcie, bo to już przecież chyba 8 czy 9 dni. Nie spodziewałam się, że po tygodniu wędrówki będę mieć dzień zero, no ale tak wyszło. Tak naprawdę czuję, że powinienem mieć 7 dni zero. No ale jutro jest ładna pogoda i wypadałoby zrobić jakiś dystans. No właśnie. Odkryłam zasięg powyżej chatki. Było napisane w głównym budynku, że tam jest zasięg i faktycznie. I udało mi się coś pożytecznego załatwić, bo uczcie się na moich błędach. Spakowałam się stupid light, czyli za lekko i wzięłam za mało rzeczy i brakuje mi o nakładek przeciwsłonecznych właśnie i koszulki z długim rękawem mi brakuje i przyszły te skarpety wodoodporne, które nie zdążyły przyjść przed moim wyjazdem i udało mi się załatwić, że followerka z Instagrama, która jedzie w tym tygodniu do Polski, odbierze je i przywiezie do Norwegii i wyśle mnie. Mam nadzieję, że to się wszystko logistycznie uda. No więc coś dobrego załatwiłam. Teraz popijam herbatkę z cynamonem. Mam nagrzane. Z zera o poranku zrobiło się na zewnątrz plus 10, więc wyraźnie się już też poprawiło i teraz jest gorąco, ale śpię za ścianą, więc nie powinno być tak źle. No. Naprawdę bym chciała obudzić się w 100% formie. Wiem, że to nie nastąpi, ale chciałabym.
za mną największy brud dotychczasowy. Gdyby nie to, że dziś jest tak ciepło i przyjemnie, to byłoby bardzo nieprzyjemnie. I tak było nieprzyjemnie, właśnie ledwo mi stopy odtajały po tym wszystkim. Ruszam palcami. Długi, długi brud, ale płytki i bezpieczny, bo rzeka jest wielka. Same takie wielkie wodospady na niej są, ale właśnie takie wypłaszczenie jest okej. A teraz czeka mnie znalezienie rozwidlenia szlaków, bo chcę iść niżej niż wyżej, bo jest jeszcze dużo śniegu. No i w ogóle przewyższenie niepotrzebne, więc mam nadzieję, że znajdę i dziś pod zaporą planuję zabiwakować. Pierwsze metry tej niższej alternatywy nie były oczywiste, ale na szczęście szlak się wyklarował. Jest ścieżka, są kopczyki. Ścieżka może nie jest jakoś super uczęszczana, ale pewnie właśnie wcześnie w sezonie ludzie nią chodzą. Wariant bardziej letni, bardziej lepiej oznakowany leci właśnie tamtą górą, no ale widzicie, ile tam jest śniegu. Widzę zaporę, jest ogromna. Słupy elektryczne też widzę. Nie jest tam już daleko, 4 km, coś takiego. Znalazłam całkiem osłonięte miejsce. Taka kotlinka, zakręt szlaków, skała, może nawet ta skała się jakoś nagrzała i będzie grzała mnie jakiś czas. No, fajne, suche miejsce, trawka. No i znalazłam sparciałą gumkę, którą ktoś tutaj zostawił, co mnie bardzo, bardzo ucieszyło, ponieważ no, przez cały dzień nikogo nie spotkałam. Wczoraj też przez cały dzień, jak ludzie z chatki poszli, to też nikogo nie widziałam. Więc troszeczkę samotnie i taka sparciała gumka to taki symbol, że jeszcze są ludzie na świecie. No, wokół pełno śniegu. Mój plan B się nie udał, bo okazało się, że droga, która prowadzi na zaporę, jest całkiem schowana pod śniegiem i byłoby niebezpiecznie próbować się tamtędy przebić, więc idę według oryginalnego planu po prawej stronie jeziora Blåsjön. Gdyby to było po szwedzku, nie wiem jak to przeczytać po norwesku, pewnie oni to inaczej czytają, szy, a już zamiast hy, nie wiem. No w każdym razie, dziś idealna pogoda, ale jutro znowu się popsuje i przez cały tydzień ma padać. Więc jak biwak, to właśnie dziś, bo także udało się, mam szczęście. Warunki dzisiaj niespecjalne, zerowa widoczność. Szlak właśnie zszedł tą śnieżną ścianą. Użyłam raczków. No i kontynuuję w tamtą stronę, jest taki przesmyk na jeziorze zaporowym, który trzeba pokonać. Mam nadzieję, że to jest jedyny dzisiaj taki trudny odcinek. Bałam się jakichś chybotliwych mostków, ale okazuje się, że jest po prostu kamienna zapora, po której się przechodzi. No więc to jest okej. Jedyny most dzisiaj, no na szczęście solidny, wygląda źle, ale jest okej. Wyobraźcie sobie, że dziś jest pierwszy dzień lata, 21 czerwca. A za oknem jest zupełnie biało, jest zamarznięte jezioro, które zlewa się z białymi chmurami, które się dzisiaj snują cały dzień po niebie, zwisają nisko i przez nie nie ma widoczności. No biało, strasznie dużo tego śniegu, więcej niż się spodziewałam. Może nie jest strasznie dużo, jest wciąż więcej szlaku bez śniegu niż ze śniegiem. Mam nadzieję, że tak zostanie.
Ale i tak jest go sporo, a moje przerażenie budzą zawsze strumienie, które nadchodzą na trasie. Nie było źle. Jeden był do przeskoczenia, jeden był do przejścia płytki. Jeszcze był trzeci chyba też właśnie do przeskoczenia w miarę. No ale wiadomo, nigdy nie wiadomo jak będzie dalej. Choć widziałam ślady na ścieżce, tak na oko dwudniowe. I chyba widziałam je już wcześniej, może to jest właśnie ktoś, para wędrująca Norge po Langs, bo są takie duże męskie buty i takie mniejsze, bardziej trailowe właśnie. Więc może właśnie to ktoś przede mną, to trochę pocieszające, bo tak patrząc po wpisach, to ostatnia osoba była tu w kwietniu. Tak, więc jeszcze zima niestety. Napaliłam w piecu, zjadłam obiad. Staram się nie stresować dniem jutrzejszym. Jutro tylko 12 km do następnej chatki. Po drodze 3 dość przerażające brody, tak patrząc po mapie. No i samo wyjście stąd. Mam nadzieję, że szlak wychodzi takim grzbiecikiem bezśnieżnym, a nie tym dołkiem śnieżnym. Ale to się dopiero okaże jutro, bo teraz no nic nie widać. Dopiero muszę tam podejść, żeby coś zobaczyć. Oby pogoda się poprawiła, ma być większy wiatr, co mi się nie podoba, ale te chmury mogłyby się unieść, żeby było lepiej coś widać. I brak mrzawki też wpłynąłby dobrze na moje okulary, bo jak jest mrzawka, to mi zalewa okular ten od strony nawietrznej, też źle widzę. No, herbatka dla uczczenia pierwszego dnia lata. Pół batonika, bo muszę oszczędzać. I potem spać. Także dziś będzie najkrótsza noc w roku. Ale i tak w środku nocy robi się mroczno. Za mną ten najgorszy brud dzisiaj. Oficjalne przejście jest tutaj, ale prąd jest bardzo bystry i takie duże kamienie. I ja przeszłam trochę wyżej, gdzie były podwodne kamienie, ale już bardziej w jeziorze i już nie było prądu. No efekt jest taki, że zanurzyłam się do połowy uda, ale nie było prądu, więc dało radę. Jakoś tu nie czułam się zbyt swobodnie. Jak mam wybór, to wolę takie głębsze, ale spokojne miejsce. No teraz oczywiście nie ma jak wyjść po tym śnieżnym zwale, muszę okrążyć to miejsce. No ale udało się. Pozostałe dwa, jeden nawet nie wiem gdzie był, pewnie pod śniegiem, a drugi po moście śnieżnym. Kolejny chatkowy wieczór. Ciężki był dzień, bo się bałam tej rzeki i wszystkich innych. Ale tylko 12 km. Strasznie się wlokę, no ale co zrobić? Takie są warunki i po prostu nie bardzo się da więcej. Dałoby się, ale nie doszłabym do następnej chatki. No i to nie jest to, co mi chodzi. Jest więcej śniegu niż się spodziewałam. Większość hajkerów zaplanowała już obejście Hardanger Widde i pewnie i mnie to czeka. No niestety taki rok. Bywa, że w maju jest tyle śniegu co teraz, a nawet mniej. Ja ze swojej wizyty poprzedniej w Norwegii w czerwcu też pamiętam, że na 1400 było mało śniegu, a teraz jestem na 1100 i wszystko jest zawalone. Został mi jeden dzień do miejsca, z którego mogę dojść do cywilizacji i pewnie tak zrobię. Ale
dziś nie będę sama. Po 4 dniach bez widzenia ludzi to będzie mega fajnie zobaczyć człowieka. A będzie też pies, bo widziałam właśnie przez okno, że idzie z psem. No więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro pogoda będzie przyzwoita i że rzeka, którą trzeba przejść 2 razy, tą samą, okaże się w miarę. Zresztą zaraz podpytam i wszystkiego się dowiem. Zamieniłam parę słów z dziewczyną z 2 psami, z 2, a nie z 1. Okazuje się, że to nie jest ta osoba z Instagrama, tylko ktoś zupełnie inny. Kto też ma w planie całe przejście na południe, ale już kombinuje, że przynajmniej dzień 0, a może właśnie, że powinna była wrócić, bo warunki są trudne. Ale mówi, że rzeka była tylko do pół łydki, więc no, kciuki trzymam. Ale że jakieś lawiniska są, no. No ale już chyba raczej stare, nie nowe. I żeby miała śnieżycę, chyba w niedzielę, wtedy kiedy ja odpoczywałam w chatce. No, więc im dalej na północ, tym gorzej, naprawdę. No, warunki są ciężkie. To chyba jest ten moment, w którym przyjemnie będzie założyć raczki, bo spod śniegu wypływa taka spora rzeka. Ta przełęcz na środku, na horyzoncie, to chyba jest to miejsce, które mam nadzieję wyprowadzi mnie do cywilizacji. Ej, chatki Jensdalen. Teraz rzeka według mapy do przejścia 2 razy, zaraz tutaj i drugi raz kawałek wyżej, ale tak mi się coś zdaje, że będzie się dało nie przechodzić, tylko po prostu iść po jednej stronie. A jakby co, to widzę niezły most śnieżny, który raczej jest wciąż sprawny. Przeszłam po moście śnieżnym. Znalazłam ślady czyjeś, dzisiejsze, świeże. Kogoś, kto szedł i zawrócił po przejściu już tego strumienia właśnie, więc to mnie ośmieliło, że ta osoba jakby na tym metrze śniegu spokojnie przeszła. No ciekawe, pewnie ją spotkam dzisiaj. A może nie, zobaczymy. Bezpiecznie w chatce i to nie sama, jest ze mną 2 ludzi, tam za rogiem jest Claude, a to jest Ola, który wszedł Norge Polans w odwrotną stronę, ale musiał przerwać i teraz kończy, robi tą końcówkę hardkorową. It's hardcore, right? Mm-hmm. On the snow.
Suffer a lot. No, this is, co ja miałam. Tak, cierpi też bardzo, ma całe nogi podrapane od zapadania się w śniegu. Podbił oko, spadając w stronę jeziora zaporowego, więc... Yeah, welcome to Norway. No właśnie, masakra. Ale jesteśmy bezpieczni.